Robert Friedrich dzisiaj występuje tutaj z zespołem Lux Torpeda. Lux Torpeda, podstawowe znaczenie tej nazwy, bo pewnie wiele osób może nie wiedzieć, co to znaczy. Wiesz co, kiedy postanowiliśmy, że to, co w naszym garażu tam powstaje, musi mieć jakąś nazwę i chcielibyśmy, żeby w nazwie zespołu było słowo Lux, światło, no to przypomniałem sobie, jak moja mama zawsze w domu krzyczała, to ma być zrobione jak Lux Torpeda, nie? No i tak mówię, może Lux Torpeda. No i tak zostało. Potem gdzieś na internecie szukaliśmy, okazało się, że to był taki pociąg kiedyś, bardzo szybki, przed wojną jeszcze, ale natomiast mi bardziej chodziło o taką koneksję z tym, co moja mama zawsze mówiła, nie? Także, no i tak ta nazwa przylgnęła do nas. Lux w tym pojęciu też łaciny, języka biblijnego, jest w sposób szczególny związany z tym światłem bijącym od góry. Czy też takie przesłanie jest w zespole? Znaczy, trudno mi mówić, no wiesz co, mamy 3 płyty, właściwie 3,5, bo niedawno epka się ukazała i ci, którzy słuchają naszych tekstów, to mogą z tego korzystać na różne sposoby, nie? To są utwory kierowane generalnie do współczesnego człowieka. Część w zespole jest ludzi wierzących i zaangażowanych we wspólnotowe życie Kościoła. Część nie jest w ogóle, ale łączy nas to, że mamy troskę o przyszłość naszych dzieci, naszych wnuków i też to, co śpiewamy, chcemy, żeby miało to światło nadziei, światło jakiejś pogody, chociaż wiele razy tematy, które podejmujemy, są bardzo trudne. Natomiast warto się rozliczyć z takimi demonami przeszłości, jak nieprzebaczenie własnemu ojcu, jak tęsknota za dzieckiem, które się nie urodziło, jak ruiny życia domowego, które potem widzieliśmy, że się odbudowują i powstaje coś nowego. Także gdzieś w tych naszych piosenkach na końcu chcemy, żeby zawsze była nadzieja, że może się coś zmienić. Że lubimy, jak po koncercie ludzie wychodzą i mają nadzieję. I tak się akurat składa, że pośród tych różnych trudnych tematów też żartobliwie czasami śpiewamy o relacjach między kobietą a mężczyzną. Jako że jesteśmy wszyscy żonaci, no to śpiewamy też nasze doświadczenia z domu, nie? Że potrzebne są tajne znaki, żeby pierwsza miłość nie zgasła nigdy. I no tu o każdym numerze by trzeba było coś powiedzieć, nie? I gdzieś tam oczywiście wielu ludzi wierzących widzi w tym treści chrześcijańskie, ale cieszymy się, że też ludzie, którzy nie mają łaski wiary, gdzieś dostają jakiś bodziec do tego, żeby odpowiadać sobie samemu na pytania takie fundamentalne życia, jak no, sens istnienia, sens umierania, sens cierpienia. No i jeżeli to, co robimy, im pomaga, to jesteśmy szczęśliwi. Nie? Zatem sądzisz, że dzisiaj sporo osób młodych dzisiaj nie zadaje sobie takich podstawowych egzystencjalnych pytań o sens swojego życia? Wiesz co, ja myślę, że my sobie też często folgujemy i żyjemy jakimiś niepotrzebnymi sprawami i kłopotamy się o rzeczy najmniej ważne, a takie istotne sprawy gdzieś chowamy na później, bo są za trudne i odpowiedzi na te pytania wymagają czasami wysiłku i cierpienia, nie? Ale warto sobie je zadać, nie? No. Jestem dziadkiem i mam 4 wnuków i to jest ten czas, kiedy mnie już takie refleksje nachodzą, nie? Że co mogę dać moim dzieciom, co mogę dać moim wnukom, co mogę po sobie zostawić. Ale też widzę, że dużo młodych ludzi, którzy widzą też taki bezsens tego pędzącego współczesnego świata, który jest coraz bardziej wirtualny, coraz mniej realny i też mają tego dosyć, nie? I często też się odnajdują w tych tekstach. Zatem, kiedy piszesz, też piszesz teksty? Tak, razem z Hansem wspólnie piszemy teksty, ale one powstają w sumie w naszym aucie, kiedy jedziemy z koncertu na koncert i rozmawiamy na różne tematy. Pojawia się jakieś hasło, no i każdy coś mówi, każdy dzieli się jakimiś swoimi doświadczeniami. Nie wiem, no, ktoś mówi, słuchaj, moja żona jak się na mnie obrazi, to miesiąc nic nie mówi, nie? Napiszmy o tę piosenkę. No i tak powstał utwór Gimli na przykład, nie? Że wiem, że nie mam żadnych szans, ale spróbuję jeszcze raz. Nie? I tak powstają w sumie zespołowo te teksty, ale opisujemy na końcu je razem z Hansem, bo ja mam tą rolę krzyczenia w zespole, a Hans melorecytacji. I tak powstaje ta nasza poezja krzyczana. Nie? Jak sądzisz, czy potrzebujemy dzisiaj większej odwagi, żeby z większą mocą świadczyć o Panu Bogu w życiu
dla Polaków i w Europie? Wiesz co, no to już nasz kochany Jan Paweł II bardzo fajnie powiedział, że potrzebujemy dzisiaj nie moralistów, nie teoretyków, ale potrzebujemy świadków, nie? To znaczy ludzi, którzy mają doświadczenie realne tego, że Chrystus zmartwychwstał w ich jakichś śmierciach, większych i mniejszych, i że tego doświadczyli, i żeby iść, i żeby hojnie się z ludźmi dzielić, nie? Że doświadczyłem, że jest, że rzeczy niemożliwe stają się możliwe, nie? Że śmierć dzisiaj jest śmierć, a jutro może być zmartwychwstanie w każdej sytuacji, nie? Wiesz, ale są też takie utwory, że po kilku latach śpiewania o nadziei widzimy, że nic się nie zmienia, że gdzieś są nadal ruiny, ale to nie znaczy, że możemy odpuścić, czekamy dalej, nie? Nie walczymy dalej. No i to jest ważne dla nas też, nie? Czy był w Twoim życiu taki moment, w którym w sposób taki bardzo szczególny doświadczyłeś obecności Pana Boga i Jego siły? Wiesz co, no ja jestem, ja pochodzę spoza kościoła, nie? Z ateistycznej rodziny. Znaczy jakaś, oczywiście na straży stały babcie i dziadkowie i oni próbowali nam pomagać i tam nas mobilizowali, żebyśmy mieli chrzest i komunię świętą pierwszą. Natomiast potem te losy moje były takie, że byłem poza kościołem. I był taki moment, kiedy poznałem moją żonę, wtedy mieliśmy po 16 lat. To była moja przyjaciółka, dzieliliśmy się razem różnymi naszymi życiowymi problemami. Tak się zaprzyjaźniliśmy, potem pojawiła się miłość. No a potem została moją żoną, teraz mamy 7 dzieci i już wnuki. I to widzę, że to jest takie najbardziej takie namacalne doświadczenie, że Pan Bóg nam z tego naszego ateizmu przyprowadził nas do kościoła, który nam się kiedyś wydawał sterylny i tylko dla wybranych, dla takich porządnych, a my raczej no, nie byliśmy za porządni. Ostatnio Matki Boskiej Zielnej było, to szliśmy na mszę. Mówię, no słuchaj, mamy prawo iść na taką mszę, bo jesteśmy niezłe ziółka, niech nas ksiądz pobłogosławi. No i widzę, że no, jestem szczęśliwy, że Pan Bóg gdzieś jakoś mnie adoptował i że wspiera mnie w tych wszystkich moich różnych zmaganiach też życiowych, nie? I że jest miejsce dla takich wariatów, nie? W kościele też, nie? Jak karmisz swoją wiarę? Wiesz co, no my jesteśmy już ponad 20 lat we wspólnocie neokatechumenalnej. Trafiliśmy tam po różnych kryzysach naszych też, bo kiedy się pobieraliśmy, mieliśmy sakrament małżeństwa, do którego ja się przygotowywałem już jako 20-latek. Wtedy byłem też bierzmowany, ale potem te pierwsze 5 po ślubie widziałem u sobie, że no nie mam wiary, tylko mam jakąś taką religijność i to wszystko jest oparte na strachu i że wiedziałem, że muszę iść na mszę, bo inaczej mnie coś złego spotka. Takie po prostu to nie było nic wspólnego z chrześcijaństwem. Potem się załamałem i mówię, to nie jest to chyba co myślałem, że jest. Miałem pewne wyobrażenia o Bogu, o Kościele, ale to były moje prywatne jakieś wyobrażenia, które mijały się z prawdą. I tak jako bezradny trafiłem na katechezy w parafii w Poznaniu. No i tam po tym cyklu katechez trafiliśmy do wspólnoty i traktujemy tę wspólnotę jak przedszkole wiary. I przez te 20 lat widzieliśmy na własne oczy, że Bóg jest, mamy fakty takie. No i spotykamy się 2 albo więcej razy w tygodniu na liturgię słowa, na uroczystą Eucharystię i to nas karmi tak naprawdę. Słowo Boga pozwala nam przeżyć, że się nie pozabijamy z żoną, że jesteśmy razem, że się jeszcze, no po prostu, że jeszcze żyjemy i że się kochamy, że naprawdę Słowo Boga ma moc, nie? To nie jest jakaś psychoterapia, spotykamy się i potem się lepiej czuję. Po prostu jak idę na liturgię i widzę, że mam cierpienie, to potem po tej liturgii to cierpienie nie mija, ale ja rozumiem to cierpienie, dlaczego ono się pojawiło i jest mi łatwiej, nie? Jakby zrozumieć sens tego cierpienia, nie? I potem pojawia się radość, nie? Nawet z tego faktu, że człowiek dostrzega siebie jako ostatniego łajdaka i ta miłość Boga przychodzi i mówi, ja Ciebie kocham cały czas, nie? To jest tak porażające, że to jakoś motywuje do tego, że chcę być lepszym mężem, chcę być dobrym ojcem, chcę mieć relacje z dziećmi, chcę poświęcić im czas, nie? Nie tylko pracę i moje szajby muzyczne, tylko po prostu chcę być z nimi, nie? Jakie byś zostawił na koniec wskazówki dla radiosłuchaczy? Jak żyć, żeby być szczęśliwym? Wiesz co, wskazówki, ja nie mam prawa mówić jakichś wskazówek. No, w kościele są wszystkie wskazówki, w sakramentach, no. Ostatnio ktoś mi napisał taką wiadomość bardzo długą o swojej bardzo trudnej sytuacji życiowej. Na końcu mówię, no napiszę,
ze spowiedzi do komunii. To pomoże, ale bałem się to napisać, bo czułem, że będę coś od tego człowieka wymagał, nie? Ale napisałem to i co on z tym zrobi, to już jest jego sprawa. Ale ja znalazłem tam życie w tych sakramentach. Nie? Jak nie umiem się sam podnieść, to wiem, że Chrystus mnie zawsze podniesie. Nie? Na koniec poproszę o pozdrowienia dla słuchaczy Radia Głos od zespołu Lux Trupeda. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Głos. Z tej strony prosi o modlitwę Robert Friedrich z zespołu Lux Trupeda.